7. Let's do this. iPhone 7. Smartfon, który na rynku jest już prawie 3 lata, lecz wciąż kosztuje 1900 zł. Czy naprawdę wart jest tej ceny? Jak wygląda naprzeciw podobnie wycenionego OnePlusa 6? Postaram się to dla Was dzisiaj sprawdzić. Oczywiście pierwsze, co rzuca się w oczy, to te naprawdę ogromne ramki, jak na dzisiejsze standardy. Ale wiecie co? Wcale mi to jakoś strasznie nie przeszkadza i mogę Wam powiedzieć, że iPhone jest naprawdę ładny. Ogólnie, gdy weźmiemy ten telefon do ręki, to zobaczymy, że to naprawdę kawał genialnej roboty. Dwie tafle szkła, bardzo dobre przyciski, czytnik linii papilarnych, który udaje przycisk, ale robi to naprawdę bardzo dobrze. No i głośniki, za którymi będę po prostu bardzo tęsknił, bo grają świetnie. Do tego wszystkiego dochodzi motor wibracji, który jest naprawdę tak mocny, że nie jesteście w stanie przegapić z żadnego powiadomienia, jeśli będziecie mieć telefon w kieszeni. Wiele osób chwali jeszcze Apple za ten przycisk do wyciszania telefonu. Natomiast moim zdaniem w OnePlusie zostało to zrobione lepiej, bo możemy też wyłączyć wibrację. A czasami taki wibrujący telefon potrafi strasznie wkurzyć. Czym iPhone bardzo mocno się wyróżnia, to oczywiście jego wielkość. Oczywiście są zwolennicy większych i mniejszych telefonów, a ja jestem gdzieś po środku. Na początku bardzo się cieszyłem, że w końcu mam mały, kompaktowy telefon. Natomiast po kilku dniach używania cały czas miałem uczucie, że część ekranu została mi po prostu odcięta. Na OnePlusie widać dużo więcej kontentu. A jak sprawa się ma do samej jakości ekranu? No cóż, ten już trochę odstaje od flagowych telefonów. Jest to niestety zwykły IPS. Przejdźmy teraz do czegoś, co mnie niesamowicie pozytywnie zaskoczyło, czyli płynności działania. Wow, ten smartfon ma na karku 3 lata, a naprawdę cały czas bardzo płynnie działa. Aplikacje ładują się w miarę szybko, a animacje się nie przecinają. Co muszę zauważyć, to tak, OnePlus jest szybszy, ale jeśli weźmiecie swojego iPhone'a, to będziecie z jego płynności bardzo zadowoleni. Apple słynie z tego, że bardzo długo aktualizuje swoje smartfony. Tak więc iPhone 7 ma najnowszego iOS 12. Jak ten system się sprawuje? No i cóż, muszę Wam powiedzieć, że jak dla kogoś, kto całe życie korzystał z Androida, była to dość frustrująca droga. Na samym starcie irytowało mnie to, że gdy instaluję jakąś aplikację, to nie widzę, ile ona waży, ani ile zostało pobrane. Gdy zmieniamy sieć Wi-Fi lub Bluetooth, co robię dość często, za każdym razem muszę wejść w ustawienia, zamiast po prostu przytrzymać dłużej tą ikonkę. Gdy potrzebowałem coś zgrać na komputer, nie byłem w stanie tego zrobić, bo okazało się, że potrzebuję osobnej aplikacji. Poczułem się jak w 2009 roku, kiedy musiałem to samo robić na jakimś starym Sony Ericssonie. A na dodatek, gdy już to zrobiłem, okazało się, że iPhone nie działa jak dysk i nie jestem w stanie na niego nic zgrać. Co więcej, jedyne co mogłem na nim przeglądać, to zdjęcia i filmiki. Ale w największą frustrację wprowadziła mnie chyba aplikacja aparatu. Jest ona całkowicie goła w ustawienia, więc stwierdziłem, że nagrywa w najlepszych możliwych ustawieniach, ale byłem w błędzie, ponieważ była ona ustawiona tylko Full HD. A żeby zmienić na 4K, muszę wejść w ustawienia telefonu. Serio, Apple? A skoro przeszliśmy już do aparatu, to teraz przedstawię Wam, jakie zdjęcia robi iPhone 7 i OnePlus 6. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe.
Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. I na koniec coś, co sprawia, że nie jestem w stanie używać tego telefonu jako mojego daily drivera. Bateria. Jest ona naprawdę bardzo przeciętna i ciężko mi jest wytrzymać na niej cały dzień ładowanie tej baterii. Ponad 2 godziny na dzisiejsze standardy to jest jakaś totalna masakra. OnePlus 6 ładuje się do pełna około godziny. Natomiast jestem w stanie, kiedy masz 20% i podłączasz go na 40 minut, to już jest też prawie pełny. Natomiast ładowanie iPhone'a to jest jakaś tragedia. Za każdym razem, gdy podłączam go do ładowarki i przychodzę po godzinie, jestem zszokowany, że ma dalej tak mało procent. I na koniec trzeba to jakoś podsumować. Czy iPhone 7 wart jest 1900 zł? Oczywiście, że nie. Natomiast jeśli oglądaliście mój poprzedni filmik, to wiecie, że ja kupiłem go za 900 zł z Chin. I myślę, że to bardzo rozsądna cena za ten smartfon. Jeśli jesteście w stanie kupić iPhone'a do 1000 zł, to myślę, że taki zakup mogę śmiało polecić, ale nie przepłacajcie za ten telefon. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia w następnym.